Siema, z tej strony Tobi Channel, a 26 kwietnia wyszedł nowy snapshot do Minecrafta 23W17A. A dzisiaj was zapraszam na przegląd tego snapshota, a więc zaczynamy. A ten przegląd zaczniemy sobie od nowych osiągnięć, bo do zakładki Husbandry zostały dodane 3 nowe osiągnięcia. Smells Interesting, Little Sniffs i Planting the Past. A do zakładki Adventure zostały dodane 4 nowe osiągnięcia. Crafting a new look, Smithing with style, Respecting the remnants i Careful restoration. Jeszcze od teraz można przesuwać napisy do góry. Do Minecrafta zostały dodane także 4 nowe muzyki Ambient. Tutaj właśnie je macie. A teraz przejdziemy do nowej płyty muzycznej o nazwie Relic, którą możemy znaleźć właśnie w tych ruinach w podejrzanym żwirze. A teraz zobaczmy sobie na zmiany dotyczące skal sensora. A więc zostały dodane 3 nowe fazy: nieaktywna, aktywna i cooldown. Standardowa faza to jest nieaktywna. Kiedy zaplanowana wibracja zostanie odebrana, blok przechodzi do fazy aktywnej. Natomiast kiedy aktywna faza się skończy, blok przechodzi na cooldown. A teraz zobaczmy sobie na zmiany techniczne. Zostały dodane 2 nowe czcionki, Unihex i Reference. A czcionka Legacy Unicode została usunięta. I jeszcze silnik światła został poprawiony. A tutaj macie jeszcze wszystkie naprawione bugi. No i to by było już na tyle w dzisiejszym snapshocie. Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Pa!